ciebie, Guciu, też tak oblazły? Tak, bo to Maja przyniosła do Ula te wszy. Guciu! No świetnie! Widzisz, co narobiłaś? Ja tutaj nie wejdę, bo jeszcze coś złapię. Kochana, dzięki temu środkowi na wężki wszyscy przestaniemy się drapać. Cóż, w sumie nic nie szkodzi spróbować. Jak miło. Nic nie swędzi. Dziękuję, Maju. W pyłku jest miło i wężki giną. Do kąpieli, moje pszczółki. Przekażmy królowej dobrą wiadomość. Ojejku, jednak ten pyłek wcale nie działa. Te wszy są wszędzie. Te wszy oblazły nam ul. Stać! Cały ul jest zawszony. Nie wolno wlatywać. Trzeba szybko ewakuować królową. Trzeba znaleźć nowy ul. Ale gdzie go szukać? Jeden oddział przyniesie pyłek, drugi wszystkie larwy. O rety, jak ja mam to wszystko ogarnąć? Wiem, ja wiem, co zrobimy. Oddział, koniec marszu. Oddziały mrówek znów nam pomogą. Wejdą do ula? Nigdy. Najpierw przywlokła wszy, a teraz chce wprowadzić mrówy? Cisza! Co zamierzasz zrobić, Maju? Pomyślałam, że mrówki natrą kwasem mrówkowym cały ul i nam go otrzawią. Maja faktycznie nabroiła, ale chętnie wszystko naprawi. Niech więc działa. Oddział, na moją komendę! Ognia! Wasza wysokość, nasz ul jest otrzawiony. Dziękuję, Pawle. Jesteśmy ci wdzięczne. Przyślemy wam nasz najlepszy miód. Dziękuję, wasza wysokość. Ej, ale mnie też się należy trochę miodu.